Gościu próbował nadać to samolotem, ale okazuje się, że pilot nie lubi Irańczyków i powiedział, że nie weźmie paczki. Dostaliśmy dzisiaj coś nowego na lunch, jeszcze żeśmy tego nie jedli. Smacznego! Musimy iść do weterynarza. Mamy newski odnośnie paczki, więc wreszcie będzie szła w naszą stronę. Gościu próbował nadać to samolotem, ale okazuje się, że pilot nie lubi Irańczyków i powiedział, że nie weźmie paczki. A tak więc paczka będzie nadana statkiem, a statki nie płyną codziennie, no więc statek będzie w środę, dziś jest poniedziałek, więc w środę przypłynie. Nie wiemy też, znaczy jeden dzień płynie, w parę godzin przecież płynie prom, tak więc nie wiemy, czy w środę wieczorem, czy w czwartek będziemy mieć. Na pozór budynki mogą wydawać się mało atrakcyjne, a nawet brzydkie. Jednak jak się przyjrzymy, wiele z nich jest bardzo fajnie udekorowanych. I są to różnego rodzaju wzory, nieraz płytki, nieraz coś namalowane, piękne kute bramy, tak więc nie jest tak źle. Jedyne co odstrasza to boki budynków. Fronty zawsze są ładnie zrobione i, jak wspomniałam, często dekorowane. Natomiast boki pozostawione są po prostu bez nawet tynku, zupełnie gołe, czysty beton. Związane jest to z tym, że często parcele nie są sprzedawane po kolei i zostaje jakaś działka, na której ktoś kiedyś wybuduje dom, tylko nie wiadomo kiedy. I zostają takie dziury i takie właśnie brzydkie, gołe ściany. Na uwagę zasługuje ten budynek, a właściwie jego brama. Namalowana tam pani to nie czyjaś fantazja, tylko to znak, że w środku znajduje się salon fryzjerski dla kobiet. Salony dla mężczyzn, tacy fryzjerzy, męscy, to po prostu na ulicy, tak jak u nas, za szybą widać, co się dzieje. Jeżeli chodzi o kobiety, nie jest to możliwe, bo one nie mogą pokazywać włosów publicznie. Tak więc wszystkie salony fryzjerskie damskie są za bramą, za wielkim murem, tak żeby nikt nie widział, co się w środku dzieje. W bocznych ulicach często widziałam podwórkowe ogródki. Czyli ktoś sobie zagospodarował kawałek ziemi i tam po prostu sadzi sobie cokolwiek chce. Czasem są to kwiaty, ale bardzo często uprawiają tam warzywa. Pewnego dnia zrobiliśmy sobie wycieczkę nad morze. Tak jak w wielu innych gorących krajach, tak i tutaj w Iranie, miejscowi wychodzą na plażę tuż przed zachodem słońca. I to wcale nas nie zdziwiło. Nie zdziwiły nas też tłumy. Ale to, co nas zdziwiło, to to, że ludzie śpią w namiotach, normalnie śpią. Oni nie przyszli tam sobie tylko na dzień. Tylko w czasie Nowruz ludzie lubią podróżować i wielu Irańczyków nie może wyjechać ze swojego kraju. Tak więc podróżują po swoim kraju. Nie wszystkich stać na hotel,
Te wszystkie osoby, których nie stać albo nie mają rodziny w innym mieście, po prostu pakują namiot i jadą. I często śpią w parkach, na skwerach, albo tak jak tutaj, przy promenadzie nad morzem. Szybki update, numer już nie pamiętam który. Generalnie rzecz biorąc, sytuacja wygląda tak. Części są w Dubaju już od tygodnia, ale od tygodnia mamy Nowruz, czyli tutejszy nowy rok. Można powiedzieć tak, jakby przerwa świąteczna, tak jak u nas są święta Bożego Narodzenia, nowy rok, to ten czas jest taki, wiecie, troszkę leniwy. Niektóre biznesy się zamykają, mają przerwę i tutaj faktycznie no, ta przerwa, jak widać, jest taka ewidentna i wszyscy się, no kto tylko może, po prostu zamyka i sobie jadą na wakacje i niektórzy jadą na wakacje na tydzień, a niektórzy jadą aż na cały miesiąc. I nie mamy pojęcia, kiedy ktoś mógłby to tutaj podrzucić. Znaczy osobiście nawet to nikt nie musi tego przywieźć, tylko wystarczy nadać na samolot albo na statek i po prostu już tyle osób próbowało się podjąć tego zadania, ale potem się okazuje, że z jakichś powodów nie mogą tego zrobić, albo ktoś nie przyjął tej paczki i takie różne straszne historie, wiecie, my tak co drugi dzień jesteśmy łudzeni tą nadzieją, że się uda, że będzie tutaj za 2-3 dni i potem znowu nic. A więc podjęliśmy ponowną próbę po prostu pogrzebania w tym samochodzie i zobaczenia, co tam można zrobić, żeby po prostu jechać kawałek dalej i żebyśmy mogli sami odebrać te części w Dubaju, bo tak naprawdę my jesteśmy rzut beretem od Dubaju. No i chętnie przy okazji byśmy zobaczyli, ale też no nie chcemy robić takiej wycieczki, wiecie, no na jeden dzień, bo to jest ogromny koszt i też największy problem to są wizy. Dlatego, że no, do Emiratów to my nie mamy problemu Polacy z dostaniem wizy, ale wiza do Iranu no, nie jest taka łatwa do załatwienia i wiecie, no kurczę, nie pojedziesz tam na 2-3 dni, żeby tu wracać, bo to, tak jak mówię, trochę kłopotu i dość duże koszty. No więc jak tylko uda się ten samochód tak reanimować, żeby można było nim jeździć, to plan jest taki, że pojedziemy do Emiratów, odbierzemy te części, powymieniamy co tam trzeba powymieniać,
Przy okazji zobaczymy ten Dubaj. To jakoś nie było nasze marzenie, ale już jak jest w zasięgu ręki i tak los wygląda na to, że pokazuje, żeby tak to jest nam pisane, no to więc tam poeksplorujemy trochę i później przy okazji też byśmy zaliczyli Oman, może trochę Saudi Arabia, bo tam też mamy znajomego. A później byśmy zobaczyli, jakie są opcje. Na dzień dzisiejszy granica lądowa Indii jest jeszcze zamknięta, podobno ma się niedługo otworzyć, więc może w tym czasie akurat się otworzy, więc byśmy wrócili z powrotem do Iranu i przez Pakistan pojechali do Indii, a może też statkiem z Omanu, bo też jest taka opcja, ale tu znowu wchodzą w rachubę koszty i różne inne formalności, więc po prostu już będąc na miejscu będziemy widzieli, jaka forma jest najlepsza, najkorzystniejsza i taką wybierzemy. Dostaliśmy dzisiaj coś nowego na lunch, jeszcze żeśmy tego nie jedli i jest to taka zasmażana cebula z pomidorami i z wątróbką. Bardzo dobre, ale niestety wątróbka jest jagnięcia, no i czuć jagnięcinę, my nie bardzo jesteśmy faworytami, naprawdę, no, więc dobre. Ale szkoda, że jagnięcina, no. Dobra jagnięcina, której nie lubimy po prostu. Nie, we'll finish this in a moment. Nie. Our little helper. Cut. آقا جارو نگاه کن بابا خسته شده بس شد بابا بنا نه 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 You eat everything with bread. Yeah, but now I don't like to eat bread because it's gonna make me fat. So I don't eat bread anymore. You can use hot sauce. Yeah. No, smacznego. Okay. So, what do you say? Do you like it? Yes. Nacho, you just got it, Maza. Yes, it's so delicious. Eat. Perfect. This is what we want to hear. You can have it with goulash, with meat. Yeah. You can have. I eat it with sugar. Kurczaki. Musimy iść do weterynarza. Bo Bela miała, no, jak to się nazywa, kleszcze. Miała kleszcze tu pod okiem, tu pod prawym okiem i wyciągnęłam go. Nawet łatwo się wyciągnął, bo ten kurczę dość duży był. Ale wiecie co, no taki tutaj napuchło, taką ma gulę tutaj. I no to nie wygląda za dobrze i kurczę, no musimy iść, no, więc idziemy.
there's a... Oh, we have no idea what it says. No to sytuacja taka trochę dziwna tutaj dla nas, jakaś niekomfortowa, wiecie, bo są weterynarze, ale oni głównie zajmują się kotami. W Iranie jest bardzo dużo kotów, ludzie też mają, poza takimi kotami bezdomnymi, ludzie mają koty w domu. Ale oczywiście też ludzie mają psy, no i psy jak wszędzie na świecie chorują, więc są weterynarze, którzy... A przynajmniej mamy nadzieję, zajmują się psami. Właśnie jak staram się znaleźć jakieś reviews, jakieś opinie, który weterynarz się zajmuje psami, ale to niestety się nie da, jakby... No nie ma takich informacji, prawda? Tak więc, wiecie, no psy oficjalnie są nielegalne, nie można mieć psa w Iranie. No więc to wszystko jakieś jest takie... To jest dla nas normalne, tu wszystko jest nienormalne. Niechcący po drodze odkryliśmy park. No zarąbisty. Tak już stęsknieni za zielenią, po prostu faktycznie wchodzisz jak do oazy. Super. Zarąbiste miejsce. Będziemy tu przychodzić na spacerki teraz z Belą, bo to tylko 20 minut od naszego mieszkania. Salam. Can we see a doctor? Like, she's got here. A tutaj jest jeszcze jeden. Dzień dobry. Sorry, no Farsi. Sorry, no Farsi. Bella. 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 Bella.
No, we speak only English. Okay. Here is his certificate. Yes, so we've got just a second. So this is So we need a new vaccination, rabies vaccination. Yes. And also she had a tick, you know, tick insect. And here now, like it's very swollen and it doesn't want to heal. See? Jak się pisze rabies? Jak się pisze rabies, tak? Chyba tak. Stajmy. It's needs two vaccinations. Okay. Rabies and vaccination, polyvalent vaccination. Okay, okay, no problem. Yeah, because it also expired. Yeah. Mm-hmm. Nie bój się, nie kochania. Pokaż tego maluszka śliznego, jaki ładny. No. Lahestan. $5 خوب اومدی. I don't understand. I'm sorry. You have very nice clothes. Very nice clothes. Look at you. Beautiful. Z życia w Iranie. Sąsiadka z bloku naprzeciwko wiesza pranie i w sumie nie ma w tym nic dziwnego. Poza tym, że jak się przyjrzymy, to ma na głowie hijab, czyli chustę lub szal. Bo mimo, że to jest jej balkon w jej mieszkaniu, to wychodzi na zewnątrz i musi mieć zakrytą głowę. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia.